zdać na naszych obradach pana posła Andrzeja Dudę. Na bardzo miło i tak wspominać pierwszy raz w naszych skromnych progach przedstawiciel Izby Niższej pojawił się, także jest nam bardzo miło. Otwieram 30. sesję Rady Dzielnicy Piątej Krogórza. Na początek chciałbym wprowadzić do porządku projekty uchwał. Pierwszy w sprawie opinii ustalenia WZ dla inwestycji budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, gwiazdę i infrastrukturą techniczną na działce nr 749/6, obręb 4 Krogórza, przy ulicy Skarbińskiego w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie 16 głosami projekt uchwały został wprowadzony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie dwóch wydziałów stanowiących partię tego Biskupa Paulo. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt uchwały został wniesiony do porządku. Kolejny projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został umieszczony w porządku. Kolejny projekt uchwały Grupy Radnych w sprawie wydania opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu dla działek nr 185/1, 185/2, obręb 46 Krogorza na rzecz żłobka nr 18, ulica Mazowiecka 30A. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie projekt został umieszczony w porządku. Odczytam teraz cały porządek. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Dzielnicy Piątej Krogórza. Punkt czwarty, sprawozdanie z prac zarządu i projektu uchwał. Punkt piąty, opiniowanie projektów uchwał Komisji Problemowych w sprawie opinii do lokalizacji kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych przy ulicy Wrocławskiej. W sprawie opinii ustalenia budżetu na inwestycje budowy w małym budynku przy ulicy Skarbińskiego w Krakowie. W sprawie dwóch udziałów stanowiących wpadu świętego Wincentego a Paulo. I w sprawie zadań kierunkowych na rok 2013 oraz w sprawie wydania opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz żłobka nr 18. Punkt szósty, dyżury. Punkt siódmy, oświadczenia i komunikaty. Punkt ósmy, zakończenie sesji. Ja jeszcze może w tym miejscu, w związku z tym, że pan poseł przychodzi do nas w konkretnej sprawie, proponowałbym, żeby wystąpienie pana posła odbyło się przy omawianiu projektu uchwały Komisji Praworządności dotyczącego opinii do lokalizacji kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych przy ulicy Wrocławskiej, ponieważ to jest właśnie ten teren, o którym pan poseł będzie między innymi mówił, mam nadzieję. Także taka jest moja propozycja. Czy ktoś z Państwa chciałby coś jeszcze uzupełnić w porządku? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem w porządku, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie porządek został przyjęty.